No to teraz wszystko już jest jasne. Wyszło szydło z worka. Winowajca się znalazł i złożył należną samokrytykę, jak za starych, dobrych czasów. To jest stara, dobra szkoła. No kto by się spodziewał, że winny zamachu na demokrację, spustoszenia, które może zostać dokonane na całym świecie, odnajdzie się w kraju nad Wisłą. A pytacie, o czym mowa? Otóż wczoraj cały demokratyczny świat obiegła informacja o tym, kto ponosi odpowiedzialność za całkowitą zmianę myślenia Donalda Trumpa, który z prostego biznesmena zmienił się w szefa wielkiego światowego mocarstwa i ma jeszcze ochotę na więcej. Otóż do startu w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa przekonał nie kto inny jak Lech Wałęsa. Słońce naszego narodu, które nigdy nad nim nie zaszło. No bo ze względu na prawa wyższe niż te wynikające z fizyki zajść przecież nie może. Doniosło ono, to słoneczko, Onetowi wypowiedź w formie wywiadu, a w gąszczu elokwentnych spostrzeżeń i wskazówek dla ludzkości padło takie oto bolesne wyznanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie na wszystko może sobie pozwolić, ale od niego trochę będzie jednak zależało. Trochę. Lech uważa, że trochę. Ale idźmy dalej. Mimo, że to ja go dawno temu zachęciłem do kariery prezydenckiej, to uważam, że popełniłem błąd i zrobię wszystko, żeby nie był prezydentem. I nawet nie podważaj ta źli ludzie możliwości, które posiada człowiek tysiąclecia. Jeżeli mówi, że zrobi wszystko, to znaczy, że wszystko zrobi. No nawet jeżeli niewiele już może. Trzeba się po prostu z tym pogodzić, że Trump prezydentem Stanów Zjednoczonych nie będzie. No skoro wymierzone zostały w niego tak potężne działa. Jak wiadomo, wiele dobrodziejstw na świecie może być, chociaż nieudokumentowaną, to jednak zasługą naszego wybitnego eksprezydenta. No i nie dajmy sobie wmówić, że dobre rady Lecha kończyły się zawsze tragiczną pomyłką, jak ta w przypadku Donalda Trumpa. Każdy przecież może podjąć złą decyzję. Lechu podjął kilka złych decyzji. Z niektórymi się nie zgadza, ale to nie zmienia faktu, że nie były one złe. Przykładów na przykład można mnożyć, ale podam tylko kilka. Chociażby ojciec Hama, czyli ten Noe od Arki. Jak myślicie, skąd wiedział, że ma ją zbudować, tę Arkę? No? Kto przewidział rzęsisty deszcz, który zmieni zresztą oblicze całego świata, zamieniając się ówcześnie w powódź? Tak jest, Lech Wałęsa i ludzkość uratowana. Ale idźmy dalej, kto szepnął słówko Mojżeszowi, aby wyprowadził Rzymian z egipskiej niewoli? To nie do końca się sprawdziło, ale jednak sukcesem dla tamtych zostało zakończone, prawda? Zwieńczone. Kto powiedział mu: Mojżesz, a na koniec ty się nic nie bój, tylko ich przekonaj, powiedz, że my to razem ustalali w komitywie, a gdy dojdziesz do morza, to tylko unieś kij wysoko, żebym widział do góry, a ja już będę wiedział, co robić. Kto był w wiadomym czasie w Kartaginie? Kto doradzał Menelaosowi, by nie rezygnował, gdy ten załamał się całkowicie, przecież po porwaniu pięknej Heleny, tylko aby wyruszył na Troję? No, kto? Kto wskazał na dowódcę wojsk Agamemnona? No przecież nie ja i przecież nie wy. Słońce narodu wskazało. Ale nie tylko starożytność zyskała. Nie tylko starożytność na istotowej materializacji człowieka, którego tylko ślepiec o złej woli mógłby nazywać pożytecznym i pysznym mitomanem. Plotka głosi, że to on doradzał Napoleonowi, aby nie udawał się na Moskwę. Wprawdzie na przykład Jan Paweł II, z którym wielce się przyjaźnili, swoje papiestwo zawdzięczał kardynałom elektorom, konklawę i Duchowi Świętemu, ale przecież nie bez dobrej rady człowieka o wielu zdolnościach. Nie myślcie sobie. Jak wielkie dzieła mogą jeszcze zostać dokonane? Jakie wskazówki i plany na przyszłość podane? Cóż umysł tej miary jest jeszcze w stanie pojąć i wykoncypować? Cóż spłodzić i na świat wydać jest w stanie syn tej nadwiślańskiej ziemi, którą z lądu, powietrza i wody, no, głównie z wody, jak wiemy z historii, bronił własnym ciałem? Tego pojąć w stanie nigdy nie będziemy, więc po prostu nawet nie próbujmy. Na okoliczność uznania wielkiego imperatora zrobiliśmy kiedyś z Oliverem Pochwatem sketch o tym słynnym nobliście, nie nobliście, który jako jedyny człowiek na globie posiada niezliczoną liczbę profesur i doktoratów i sam własnoręcznie dzięki intelektowi i zdolnościom wszelakim obalił komunę tu, na tej ziemi. Sam. Otóż czas pewien, jakiś temu, Elon Musk ogłosił wysłanie w kosmos swojej pierwszej rakiety, która pomoże w skolonizowaniu Marsa. No i miliarder zastanawiał się wówczas, cóż powinien do niej zapakować, aby dać sygnał naszego istnienia, tej kosmicznej, demokratycznej, jak sądzę, a jakże, społeczności, spośród wielu przedmiotów, które znajdują się na Ziemi. No i wybrał sobie takie, ale wśród nich, tych pomysłów i przedmiotów, nie znalazł się jeden.
rzecz najważniejsza. Czego zabrakło, moi mili? Światłej myśli doktora, noblisty poety, pisarza i prozaika, przyjaciela dzieci i młodzieży i Breżniewa, bijącego serca nadwiślańskiej społeczności, niedoścignionego, a tak przecież niedocenionego profesora, doktora honoris causa i to wielokrotnego, Lecha Wałęsy. Witam ulemu państwu, ludziom. Ja szukam kontaktu z mózgiem. No ale oczywiście nie swoim, bo my pozostajemy z nim w stałym kontakcie. Mnie się rozchodzi, myle państwo, o ten amerykański mózg, co ma takiego niebieskiego fistaszka albo ptaszka, no nieważne. Ludziem, bo ja słyszałem, że ten cały mózg to rakiety wysyła w kosmos jak ten Breżniew. I tak sobie myślę, a może by coś do tej rakiety włożyć pożytecznego, no co by się przydało tym obcym cywilizacjom, żeby ludziom one też się mogły rozwijać i tę kosmiczną komunę w kosmosie obalać. Więc pomyślałem, że napiszę ja mu książkę pod tytułem Donosy wybrane, zebrane i spisane ręką noblisty. Ale myli państwo, jak w ogóle do tego doszło? Kilka tygodni temu siedzę sobie w Warłamowiem, spoglądam w te gwiaździste niebo i nagle słyszę głos. Lechu, 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 lechu. Aż się chwyciłem za serce i mówię, a kto to? A tu znowu. Lechu, 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 lechu. No to jak jeszcze w mrok. Jak pan śmie zakłócać spokój i harmonię na bliscy? Przecież ja tutaj wymyślam, jak to odbić Polskę z rąk Kaczyńskiego i Ziobro. A tu znowu. Lechu, lechu. Musisz coś zrobić. To ja się strasznie wściekłem, bo pomyślałem, że to znowu jakiś Cęckiewicz będzie mnie pomawiał o esbecję, nie bezbecję za drzewa. Więc ja znowu krzyczę. Dla mnie to hańbą jest, że mnie, który gotów był zginąć, ma tu się w nocy tłumaczyć. Lechu, 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 lechu. No czego pan chce? W pojedynkę pokonałem bezbecję, więc i zaraz tu pokonam ciebie. Ani na sekundę nie byłem żadnym agentem. Nie spotykałem się, tylko odpowiadałem na pytania, bo ja znam wszystkie odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Lechu, lechu, lechu. Musisz. Nic nie muszę. Nikt nie powinien śmiać czegoś takiego śmieć. Gdzie pan był, jak ja walczyłem? Gdzie pan był? Myli państwo, a ten głos jakby taki już inny. On posłuchał moich apeli, że ja się nikomu nie będę śmiał się śmieć tłumaczyć. I on tak złagodniał. Myli państwo, on mówi do mnie tak. Lechu, ty musisz napisać książkę. Książkę? Albo tam takie... Kto to w ogóle śmie ze mną rozmawiać? Ze mną co komunę obalił? A ten głos mi na to ludzi mówię, to ja. No to ja do niego. No jak znowu ja? Co to za jaja? A on na to, myli państwo, mi taką odpowiedź daje. No ja, twój wewnętrzny głos. Ludziom głos Lecha przemówił do Lecha. No to ja, myli państwo, pomyślałem, że nie mogę ze sobą nie rozmawiać. Przecież nie będę sobie w tym Arłamowie odmawiał. No więc pytam tego głosa. Jak się do ciebie zwracać? Ludziom, a ten głos mówi do mnie. Mów mi. Ten, który obala. I tak się zaczęło to obalanie w tym Arłamowie, bo one tak trwało do rana, aż mnie miłe wspomnienia wzięły. I głos ludziom mi wtedy powiedział, że mam napisać te dzieła, te donosy wybrane, własnoręcznie ręką noblisty spisane, i je właśnie spisuję i zaraz będę kończył, bo ludziom to już aż 10 tomów. I ja chcę, żeby ten mózg wysłał mi to wszystko w ten kosmos, pizdo. Bo przecież to nie wypada, by na Ziemi się to marnowało. Tylko, myli państwo, ja się jedną rzecz boję. Tylko, żeby mnie ta rakieta nie wybuchła, bo to wielka strata, by było tak stracić tak wielkie i ważne, cenne źródło informacji. Bo ludziom w tych sprawach i o tych ludziach wszelakich to bardzo dużo wiadomo i nie wiadomo. A taka strata i szczęściem, myli państwo, to się raz w życiu zdarza. Tak jak ta, o, szóstka w totka. Mówcie mu więc ten, który obala. No skoro obalił komunę, to i obali Trumpa, prawda? Tym bardziej, że w sukurs idzie mu człowiek, któremu kilka spraw w życiu ostatnio się przedawniło, no i nie ma dnia, ani godziny, aby nie zaznajamiał nas, aby nie pozwalał nam czerpać ze swojej skarbnicy mądrości.
Prośmy zatem Boga o jedną ważną rzecz, aby pozwolił nam zestarzeć się z godnością. Tymczasem w kraju nad Wisłą przesilenie rządowe podsycane wyjściem na ulicę mocno nieuporządkowanych umysłów. Katolik by powiedział, że to zło jest złem w czystej postaci. No i słusznie, bo i ja tak uważam. Ale przecież Kościół uczy również, że nie każde odejście od normy musi mieć swoje umocowanie w zaświatach, prawda? Ludzie po prostu bywają źli i głupi. Ale w tym przypadku mamy chyba do czynienia z jakąś odrażającą i bulgocącą mieszanką, która mniej więcej, moim zdaniem, niczym w kotle czarownicy brzmiałaby tak. O, jest to dosyć przykry odgłos, a co dopiero powiedzieć zapach. Bo otóż wejść na scenę, ziać nienawiścią i publicznie się z tej nienawiści spowiadać bez chęci poprawy, może przecież każdy. Ale co trzeba mieć zasiane w głowie, aby stanąć przed sceną i słuchać ze zrozumieniem, kiwaniem głowami, no i klaskając z zachwytu przecież, gdy słyszy się coś takiego? Żadna ustawa nie sprawi, że przestaniemy przerywać ciążę. Żadna ustawa nie sprawi... Podobno że... tutaj, poczekaj, podobno tutaj idzie pan Kosiniak-Kamysz gdzieś, to prawda? Tam idzie! Ja to bym widział tę ostoję spokoju, wyrazicielkę, porządku, zatopioną w kulturze wszelakiej, ze szczególnym uwzględnieniem tej osobistej, jako eurodeputowaną. Szkoda, że nikt nie wpadł na ten pomysł wcześniej. Przecież nie od dziś wiadomo, że twarde partyjne elektoraty tylko na jedno skinienie swojego lidera są w stanie oddać głos na osła, kurę czy nawet pelikana, gdy zostanie on wystawiony na listę. No to jest pan pelikan, proszę na niego głosujcie, ciach 85 tysięcy głosów. I gdyby na przykład zamienić taką odsądzaną ostatnio od czci i wiary Ewkę Zajączkowską Hernik na naszą lokalną perełkę. No, perłę bym powiedział, taką perłuchę bardziej nawet. Polska by się nie musiała przecież wstydzić, prawda? No i tak nam mija czas w tej naszej nadwiślańskiej osadzie, która przez pomyłkę lub z rozpędu nazywana jest tylko państwem. Ale może też jest inaczej, jak mawia Stanisław Michalkiewicz. Państwa dzielimy na poważne i te pozostałe i być może Polska jest właśnie tym pozostałym. Osobiście uważam, że w tych pozostałych powinno się nie wybierać premiera i prezydenta, tylko wójta. Bo tak już moi mili, z tą polityką jest, że nigdy nie można jej ufać. Niedawno ktoś zasugerował w jednym z komentarzy, że podważanie faktycznego istnienia państwa zawsze było domeną zdrajców. Ja się z takim zdaniem zgodzić nie mogę. No nie mogę się zgodzić z tak postawionym twierdzeniem. Sądzę bowiem, że największą domeną zdrajców i tych, którzy wyrządzali nam zawsze szkodę, było udawanie zabawy w państwo i wmawianie nam, że wszystko jest pod kontrolą. A czy jest pod kontrolą? Władze Gdańska upamiętniły kilka dni temu sobie nazistę. Po mediach chodzi facet ze Związku Ukraińców w Polsce i kłamie na temat polskiej historii i robi fikołki, aby tylko nie odnieść się do nabijania polskich dzieci na sztachety. Wlatują tu jakieś rakiety i wylatują. Dobrze funkcjonujący na całym świecie rynek kolejowy, o to jest dobry przykład. W Polsce jakoś nie może dać sobie rady i już w PKP Cargo rozpoczynają się zwolnienia grupowe, o czym poinformował dziś zarząd spółki, no i zdecydował, że obejmą one 30% zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników. Nie potrafimy upomnieć się o swoich przodków, ale od tych młodych, którzy w przyszłej wojnie mają ginąć, chcemy wymagać. Oczywiście pod sztandarami państwa. A jak już sami postawimy sobie pomnik, to jakiś pastuch w fatalnej marynarce grozi nam z zabugu i sugeruje, żebyśmy kopali sobie groby. Tyle mówiono o Andrzeju Dudzie. A tu Bloomberg, bardzo proszę, podaje dziś informację, że Andrzej Duda miał załatwić z Xi Jinpingiem to, aby Białoruś jednak odpuściła. I o tym nie pisze Telewizja Republika, czy tam nie mówi, czy ta cała pisowska medialna machina. Ale Bloomberg, bardzo poważne pismo, że Andrzej Duda, będąc w Pekinie, załatwił to, co załatwił. No i nagle Baćka się odzywa i mówi, może byśmy pogadali. Oczywiście wcześniej zorganizował manewry z udziałem chińskiego wojska i w ten oto sposób zaczęliśmy, zgodnie z tym, co mówił stary góral, graniczyć w jakimś tam stopniu oczywiście z Chinami, ale jednak jakaś rzecz miała być załatwiona. Czyli można operować myślami o państwie bez partyjnego zadęcia. Ale może faktycznie powinniśmy jednak wybierać tutaj wójta, a nie prezydenta i posłów, którzy tworzą rząd i wybierają później premiera.
Polityka bywa przewrotna i uczy ona nas tego, że nikomu nie można w niej ufać. Ale ufać nie jest natomiast tożsame z popierać. Popierać warto, bo gdzieś musimy mieć polityczny punkt odniesienia. Natomiast ufność do polityków to krok do partyjniactwa, czyli największego raka naszego biednego narodu. Bo jak pisał Wojciech Młynarski, i z tym wójtem może być, i zazwyczaj bywa, różnie. Jak głosi jedna z historycznych bujt, hen, w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt. Gnębił poddanych, ostrą trzymał straż i z rzadka ku ludziom swoją złą obracał twarz. Leciały krnąbrne głowy, rach, ciach, ciach, aż w obejściach wójtowych zapanował blady strach. No i trwałby ten strach po koniec wójta dni, aż pojawił się w gminie jakiś facet z pewnej wsi, co wszystkim ludziom miał powtarzać tak. Hej wy ludzie, tych pogróżek nie kupujta, i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie raz, złym strachem głów nie trójta, i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie raz, się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu. Jak głosi jedna z średniowiecznych bujt, na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt. Następcą został ten, co wzniecił bunt, a gdy już poczuł pod stopami twardy grunt, znów poleciały głowy, rach, ciach, ciach, a w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach. Trwałby ten strach po koniec wójta dni, aż pojawił się w gminie jakiś facet z innej wsi, co wszystkim ludziom miał powtarzać tak. Hej wy ludzie tych pogróżek nie kupujta, i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. Ej wy ludzie se, złym strachem głów nie trójta, i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta. Ej wy ludzie raz, się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu. Taki z tej bujdy morał można brać, że nie wiadomo kogo bardziej trza się bać. Czy tego wójta, co na ludzi grzmi, czy też facetów z całkiem innej wsi. Ależ miło od czasu do czasu się z wami spotykać. Niedawno na jednym z lotnisk w Polsce, na południu, pędziliśmy całą rodziną do bramek, aż tu nagle z 20 metrów widzę zmierzających w naszą stronę strażników granicznych, wyraźnie nami zainteresowanych. I nagle jeden z nich woła: Panie Marku! A przecież człowieka nie znam. Panie Marku, pan powie, czego trzeba, a my pomożemy. Jakże miło się zrobiło. A po odprawie bagaży inny strażnik chwycił mnie za ramię i mówi do ucha czołem Wielkiej Polsce. No, jak Boga kocham. Pod kościołem przemiły lekarz, doktor od onkologii, zawsze szepnie kilka miłych słów, zamienimy kilka zdań. Wszystko rzecz jasna przez wzgląd na naszego, czy też ze względu na naszego czuwaja. A dziś pan hydraulik, który pomógł mi w poważnej usterce, tutaj w czuwaju właśnie, słucha jak nudnej flaki z olejem opowieści o tym, co trzeba naprawić i jak sobie tę naprawę wyobrażam, i nagle wypala. To tutaj nagrywa pan, panie Marku, swoje programy? No, osłupiałem. Facet odpowiada: wiem, oglądam i subskrybuję. I czego to dowodzi, moi drodzy? Bo oczywiście łechce to trochę moją próżność, żeby nie było. To nie jest opowieść jak ta o tym, że nagle przypłynął też tutaj na ulicę, gdzie jest czuwaj, statek i kapitan razem z załogą zaczęli odczytywać na głos konstytucję, potem cała ulica się popłakała. Nie, mówię wam dlatego, żebyście wiedzieli, że widzowie czuwaja to rozsądni ludzie z każdej grupy społecznej i zawodowej. I te 100 tysięcy subskrypcji, które za chwilę nam przybędzie i zabłyśnie, jest waszą zasługą. A wszystko, co tutaj dzieje się na miejscu, jest możliwe tylko dzięki wam. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy program, na który serdecznie zapraszam o godzinie 21. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Bez was Czuwaja by po prostu nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, lub po prostu wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A teraz rzecz o tym na koniec, jak widzę starania o Polskę. Marek Grechuta kojarzy się zazwyczaj w większości Polaków z jakimiś ckliwymi
treściami o relacjach w normalnym świecie pomiędzy kobietą a mężczyzną. No, z piwnicą pod Baranami i Piotrem Skrzyneckim, gdy piwnica jeszcze była ostoją normalności, a nie spędem lewactwa z całej okolicy, jak ma to miejsce teraz. A tutaj, proszę państwa, psikus. Otóż był to człowiek, mówię o Grechucie, wielu talentów, o błyskotliwym umyśle, jak na architekta przystało. Napisał kiedyś mniej znany wiersz i piosenkę, która jawi mi się właśnie jako nieustanne pragnienie Polski. A że wychodzi, jak wychodzi, to znaczy, że powinniśmy wyciągnąć wnioski. Ale teraz z tym utworem was zostawię. Zobaczcie, jaki jest to geniusz i jak pięknie odnosi się do naszej ojczyzny. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił bilet w nim, lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie, wsiadamy. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełniać się mogły marzenia, lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Usłyszał, na razie, jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo. No i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza te dookoła świata. Czuwaj. Do jutra o 21:00. Marek Miśko. Ciao.